przyszła mi dzisiaj przesyłeczka prosto z Chin. Zamówiłem sobie zabaweczkę, można to tak nazwać. Jest to miniaturowe CNC. Ładnie wszystko popakowane. Wszystko pofoliowane, także trochę zabawy będzie z rozbrajaniem tego. Także tu mamy konstrukcję całą. Obudowa głowicy frezującej i laserowej. Nie jest to jakoś super wykonane. Wygląda, że robione na drukarce 3D. Raczej na pewno. Komputer pokładowy, sterowy, całości. Maleństwo. Pudło śrubek i akcesoriów do montażu. Proszę bardzo, rzeczono gigantyczne, czyli mikrofrezarka, można by powiedzieć. Kabel USB, kabelki do połączeń, szaladry, akcesoria montażowe. Niewielkie, ochłodzone dodatkowo wentylatorkiem. Nie jest on wielkiej mocy, bo zaledwie 0,5 W. No i tu mamy ostatni zestaw, czyli silniki krokowe do sterowania osiami. 3 osi. Plus jeszcze budowa jedna. Tak wygląda cały zestaw wszystkich elementów, z których złożymy sobie mini grawerkę. Wszystko byłoby cacy, tylko jeden mały problem został. Aktualnie taki, że Chińczyk nie załączył żadnej instrukcji, ani nic, ani oprogramowania. Chyba, że gdzieś pendrive jest ukryty. Aczkolwiek go nie widać. Żeby trochę dał ciała, będę musiał poczekać w takim układzie na instrukcję. Niby można by było to zrobić i bez instrukcji, bo jest to dosyć intuicyjne, ma się pojęcia. Ja już troszkę doświadczenia z CNC mam, z instrukcją i obsługą, więc pewnie sobie poradzę. Ale dobrze by było wiedzieć, co w jakiej kolejności zrobić, żeby sobie nie dokładać roboty w razie czego.
samego składania chyba nie będę nagrywał, bo to w sumie dużo by tego było. Także pokażę Wam kilka momentów w trakcie składania i potem gotową maszynę. No jak widzicie, próbuję coś zmajstrować z tego. Bez instrukcji na razie, ale coś tam działa. Także na razie powoli mam jedną oś. Czyli podstawę i jedną ośkę zamontowaną. Działa. Aczkolwiek ciężko się bez instrukcji robi, bo nie wiadomo, które śrubki gdzie. Widać, zaczyna to wyglądać, czyli mamy już oś X, znaczy przepraszam, Y, X mamy tu, mamy X-a, a Z będzie jeszcze tutaj, czyli pion. Nie podoba mi się tylko to, odległość troszeczkę, bo miał być zakres pracy 6,5, no i zakres może i jest, tylko odległość od zera jest troszeczkę mała, bo mamy tutaj tylko 5,5, czyli nie wszystko mi tutaj jakby wejdzie, trzeba będzie kombinować z różnymi. No ale to się zobaczy. No dobra, kombinuję dalej. Także teraz to już się chyba widzimy przy instalacji przeciona, lasera, elektroniki generalnie, bo już mechanicznie zostało parę rzeczy, żeby to poskładać. Maszynka już prawie gotowa. W każdym razie konstrukcyjnie udało mi się poskładać. Wszystko ładnie chodzi. Bez jakichś oporów specjalnych. No i teraz pozostaje nam, jak już to zamocowane, wszystko poskładane, pokablowanie. Jest to bardzo proste, ponieważ wszystko jest ładnie opisane, tak naprawdę. Tylko trzeba wiedzieć, co jest co. Mamy gniazdo X, Y, Y2 tak zwane i Z. Y używamy jednego, ponieważ mamy jeden tylko silnik krokowy od Y, więc pierwsze gniazdo. I mamy gniazdo opisane laser. Laser, czyli złącze silnika i lasera. Silnika w sensie wrzeciona. Zamocujemy sobie teraz laser. Laser ma pokrętło ostrości
no przy takim małym laserze jest to bardzo ważne, no bo trzeba to światło, tą wiązkę skupić odpowiednio na materiale. Laser ma moc 0,5 W. I co, jedyne co tutaj musimy zrobić, to wsunąć w obudowę, uważając, żeby kabli nie uszkodzić. Wsuwamy w obudowę i przykręcamy dwa wkręty. Wszystko mamy podłączone. Chodzi. Zobaczymy jak sterowanie. Chodzi. Dobra, spróbujemy coś puścić. Można powiedzieć drukarka laserowa, nie? Jest to wycięte. Proszę bardzo. Literka C sobie odpadła. Czyli można papier ciąć precyzyjnie. Sprawdzam teraz sobie wrzeciono do frezowania. Grawerowania bardziej. I spróbujemy, co to nam z tego wyjdzie. Zaraz pewnie złamy frez. Próbujemy. No cóż. Nie można powiedzieć, żeby było źle, prawda? To jest akurat dosyć kruchy materiał, korian. Więc takie detale, to jest naprawdę maleństwo, zobaczcie. Takie detale mają prawo być rozstrzępione. No więc cóż, wygląda na to, że wszystko pracuje jak należy. Frezuje, tnie laserem. Do tego miało być.